W świecie, w którym żyjemy, interakcja zanika. Życie jest komputerowe tak naprawdę. Mamy komputerowych znajomych. Nawet kiedy mieszkamy od nich cztery domy, to się kontaktujemy na Facebooku. Jeśli się zaczyna ruch, to niekoniecznie może być taniec. Taniec może się pojawić nie wiem kiedy, natomiast to trzeba zobaczyć. Kiedy widzę na przykład, że trzeciego dnia już te bloki puszczają i jeżeli ludzie zaczynają się bawić, no to jest dla mnie największy jakby prezent. Takim momentem trudnym, kiedy się ktoś zabiera za buto, jest właśnie ten moment pytania, czy chce się ze sobą spotkać, czy nie. Ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby się spotkać w ruchu, żeby potańczyć, przeżyć bardzo miły i sympatyczny czas, żeby poznać wykładowców, żeby się zainspirować. I niesamowite jest to patrzeć, jak tworzą się relacje między nimi samymi. Zawiązują się przyjaźnie i tak jakby grupa działa. Platforma Kontakt Improwizacji jako ruchu jest jedyną platformą, na której możemy się kontaktować bez słów, z każdą narodowością i z każdym wyznaniem. Jeśli wsadzimy do sali, nie wiem, Rosjanina, Węgra i Anglika, jeden będzie protestantem, drugi starocerkiewnym, a trzeci będzie ateistą, to oni dokładnie tak samo się będą kontaktować na bazie tej formy ruchu, jak trzy osoby z Polski. To nie jest do końca taniec. To jest forma spotkania, to jest socjalizowania się. To jest tak jak wyjście do pubu, tylko bez siedzenia na macie, a podczas ruchu. I no, jest to pociągające. Program festiwalu jest szeroko rozbudowany. Przygotowaliśmy wiele warsztatów z tańca współczesnego, z technik takich jak body mind centering w oparciu o świadomość ciała. Mamy zajęcia też z improwizacji w kontakcie. Natomiast jeszcze przygotowaliśmy coś dla osób, które mają coś do powiedzenia w ruchu, które czują, że mogą coś pokreować. Więc tutaj mamy taką propozycję jak ścieżki projektowe i projekt trenerski. Czy
pisanie o tańcu jest potrzebne, komu potrzebne, czy nam jest potrzebne, czy tancerzom jest potrzebne. Zastanawiałam się dosyć długo nad tym pytaniem, myśląc w ogóle o tych dniach warsztatowych i o tym, z jakiej perspektywy ugryźć pisanie o tańcu. No i pomyślałam, że tak, jest to bardzo potrzebne, bo to jest tak, że każda recenzja, każdy tekst o tańcu jest oddzielnym dziełem. I uważam, że tak jak można spektakl interpretować, tak jak Witold Mrozek, który gdzieś tam patrzy na to z perspektywy naukowo-socjologicznej, trochę psychologii w to wplata, ale bardziej jest to nauka społeczna dla niego. Tak jak Rafał Dzimidok, z którym warsztat był fantastyczny i otworzył nam myślenie o samym ruchu, o jakości ruchu, mówił o języku ruchowym, o tym, że bardzo dużo zależy od sposobu obecności tancerza na scenie. Tak Julia Choczyk pokazała to troszkę na swoich tekstach, trochę na tekstach tych istniejących, więc zarysowała nam różne możliwości pisania o tańcu z takiej perspektywy naukowo-impresyjnej. Dzisiaj dzięki Magdzie Zamorskiej przyszła do nas Irena Lipińska. Oglądaliśmy dwa spektakle. Mieliśmy okazję porozmawiać z Ireną Lipińską i uczyć się, jak prowadzić wywiad z tancerzem, co jest też bardzo ważne, bo jest tak, że żadne pytanie nie jest głupie, jeżeli ma się jakiś poziom wiedzy. I kontakt z Ireną był naprawdę bardzo ciepły, bardzo serdeczny i właśnie taki, jak ja sobie wyobrażam w ogóle kontakt człowiekiem, który chce napisać o sztuce. Tańcu współczesnym jest kilka takich podstawowych zagadnień, które po prostu bez których tak naprawdę nie osiągniemy żadnego rozwoju, czyli praca, skupienie się na własnym ciele, praca z centrum, takie rozumienie, skąd ten nasz ruch wypływa, że to nie są jakby końcówki naszego ciała, ręce, nogi, tylko tak naprawdę to wszystko jest inicjowane gdzieś przez centrum, przez brzuch. I przez pracę też z kręgosłupem i z długościami w ciele. Ja nie kładę też takiego ogromnego nacisku na jakąś skomplikowaność albo figlarność ruchów. Bardziej interesują mnie takie zagadnienia jak dynamika, jak co inicjuje ruch, jaka część ciała inicjuje ruch, jak szukanie napięcia i rozluźnienia w ciele. Grupa łapała tak szybko, że w sumie aż mi brakowało pomysłów. Taniec jest jakby od pradziejów przypisany człowiekowi. Nie do końca wiem, czy tylko człowiekowi, ale akurat tylko tutaj rozmawiamy o nas. W związku z czym on jest przypisany i człowiek ma potrzebę tańczenia. Na początku, kiedy sobie składamy jakikolwiek ruch, bez tematu, bez niczego, można w każdą stronę zinterpretować na każdy temat dany ruch. I on po prostu się zmieni. Zmieni się w intencjach i można go, jak gdyby, można tasować różnie ruch. I przede wszystkim badamy. Badamy, badamy, badamy. Ale w tym musi być zadowolenie. Body mind centering czym jest? No, jest to technika pracy z ciałem, głównie oparta na anatomii, więc zdobywanie informacji z tego, co wiemy na temat anatomii z zachodniej wiedzy, połączone ze wschodnim myśleniem o uczeniu się. Jakby pierwszym etapem tej pracy jest tak zwane skupienie uwagi na oddychaniu wewnętrznym, na tym, jak komórki nasze można zaktywizować, czy tkanki danego systemu. To jest taki dialog pomiędzy tym, co mamy zauczone i wiemy, a tym, jakie nowe informacje daje nam ciało, bo ono ma pamięć, ono ma intuicję, ono ma to, co gdzieś może zapomnieliśmy w międzyczasie. To jest po prostu takie pobudzenie trochę świadomości tego, co jest nowego w ciele. I później jakby kolejny etap tej pracy to jest jakby ucieleśnienie tego, że ciało jakby zaczyna to używać jako swój nowy
potencjał. Technika release polega na zrozumieniu całkowitej anatomii ruchu, stworzenia pewnych niuansów ruchowych, które pomagają nam w wykonywaniu ruchu z jak najmniejszym wysiłkiem, ale również z taką świadomością tego ruchu. Wydaje mi się, że improwizacja to jest bardzo techniczna rzecz. Wydaje mi się, że żeby improwizować, to czym więcej wiemy o ruchu, tym mamy więcej możliwości. To jest tak, jakbyśmy znali tylko jeden kolor, to oczywiście możemy pięknie nim malować, ale jak mamy dużo różnych kolorów, no to mamy więcej możliwości. Wydaje mi się, że tak jest z proporcją techniki, improwizacji. W improwizacji. To, co mnie tak naprawdę interesuje i pociąga w tańcu, to nie tyle sama technika, zawsze jakiegoś rodzaju emocje mnie interesują i jakby wszystko to, co wypływa z wyobraźni i z myśli, jakoś tak głęboko wierzę, że taniec się zaczyna w mózgu. Bardzo Wam dziękuję, było bardzo przyjemnie tutaj Wam prowadzić zajęcia i w ogóle jesteście super, że dałyście radę o 9 rano. Najlepsze. W dużej liczbie jednak się pojawia, więc doceniam to, bo myślę, że przy takiej ilości zajęć, jakie tutaj mieliście, to boli. Ja więc tym bardziej jestem zadowolona, że jednak docierałyście i bardzo Wam dziękuję. Inicjatorkami i organizatorkami Wrocławskiego Festiwalu Ruchu Cyrkulacje są dwie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum oraz Fundacja Teatr Nie Taki, która to zajmuje się już bardziej teoretyczną częścią festiwalu. Tegoroczna edycja festiwalu Cyrkulacje odbyła się dzięki pomocy finansowej gminy Wrocław oraz Instytutu Tańca i Muzyki, który finansował już konkretną część festiwalu, czyli ścieżkę krytyczną.
podziękowania należą się oczywiście wszystkim prowadzącym warsztaty, czyli Kai Kołodziejczyk, Dominice Knapik, Ani Steller, Rafałowi Dziemidokowi, Jackowi Owczarkowi, Sebastianowi Flegielowi, Marysi Stokłosie, Iwonie Olszowskiej oraz Witkowi Jurewiczowi. Oraz oczywiście wszystkim uczestnikom oraz i organizatorom cyrkulacji. Dziękuję.